No hej, witajcie na kanale Viriper, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wymieniamy filtr HEPA w Tesli Model X. Także oglądajcie. Akurat przy okazji naprawy tego oto X-ika robimy rzecz taką, czyli zajmujemy się wymianą wkładu do filtra HEPA. To jest rzecz, którą normalnie kupujecie jako całość, czyli w Tesli dostaniecie całą taką część. O, taką, sorry, trochę to kręcę z ręki, także to nie zawsze wychodzi super. Taką część, czyli obudowę razem z filtrem dostajecie po całości, a my zrobimy coś innego i zaraz Wam pokażę co. O, wstawiamy takie oto wkłady. Tak więc filtr już wyciągnięty, oczywiście będziemy jeszcze docinać te, czy wycinać tam, wyciągać stąd te pozostałości kleju. Tak wygląda stary filtr. Widać jeszcze nóżką, tylko go kopniemy. Proszę. Jest naprawdę nieprzydatny, także wymiana była konieczna. A tutaj mój pomocnik jeszcze. Co pomocniku? Filtr już oczyszczony, w sensie obudowa filtra oczyszczona, to są, że tak powiem, ofiary w nożyku. Tutaj obudowa filtra gotowa już na montaż filtra, ale to zrobimy dopiero w poniedziałek, bo niestety nie mamy akurat kleju odpowiedniego. Co robisz, panie Andrew? Klejem nowy filtr Tesla Model X. Dobrze, czyli Andrew robi to, o czym mówiłem wcześniej. Używamy kleju i będziemy zaraz wklejać ten oto filtr do obudowy, co jest istotną oszczędnością dla klienta. Dobrze, więc filtr już wklejony. Andrew jeszcze dociągnął ścianki, żeby była w cudzysłowie hermetyczność. Tak? Chodzi o to, żeby pyłki nie dostawały z boku, także on będzie się... O, tak będzie dociągał. To musi być bardzo dobrze wklejone. No i co później, Andrew? Montaż, tak? No, wyschnie i montaż. Dobrze.